Teraz jeszcze na końcu pomodlimy się modlitwą o wylanie Ducha Świętego, Jego darów, charyzmatów, owoców, żeby też was tak nie przytrzymywać tej świątyni za długo, bo zamiast uzdrowienia to będzie tylko będą liczne choroby, więc żebyście wracali w Duchu Świętym do waszych domów, żeby podróż była spokojna, dobra. I też takie zadanie, które jest po każdym spotkaniu, zadanie podobne do tego, co czynił święty Jakub. Święty Jakub, kiedy spotkał Chrystusa, to mówił o Nim wszystkim, których napotkał. Dlatego, jeżeli spotkasz osoby, które nie znają Boga, to zachęć się, żeby przyjechały na takie spotkanie jak nasze, albo inne w okolicy, w której żyjesz, jesteście, mieszkacie. Żeby przynajmniej jednej, dwóm osobom o tym powiedzieć. A jeszcze lepiej wszystkim, którzy potrzebują mówić im o Bogu, o Ewangelii. Żeby to dzisiejsze spotkanie miało konkretny owoc. Jeżeli nawet ty też nie przyjedziesz tutaj za miesiąc, czy za dwa miesiące nie przyjedziesz tutaj, ale niech przyjdzie ktoś inny za ciebie. Żeby jak najwięcej osób doświadczało też uzdrowienia, uwolnienia. Bo Bóg chce okazać miłosierdzie. Także przyciągaj do Chrystusa. Głoś w porę i nie w porę. Jak Jezus, jak Jakub do Jezusa. Więc zaśpiewajmy jeszcze pieśń do Ducha Świętego, a jeszcze przed tą pieśnią poproś Ducha Świętego, o jaki chcesz dar, charyzmat, który najbardziej potrzebujesz, albo inną jakąś łaskę, która jest dla ciebie ważna, która według ciebie jest dobra. Jeżeli Bóg też uzna, że to jest dobre, to otrzymasz od Ducha Świętego ten dar, tą łaskę dla ciebie. Więc pomódl się teraz jeszcze. Znowu wznosimy swoje dłonie do Ducha Świętego. Stąp na nas, Duchu Pana. I niech spadnie deszcz błogosławieństwy. Niech spadnie deszcz błogosławieństwych. Ojcze, obmyj mnie. Duchu Święty, przyjdź. Pragniemy Ciebie. Oczekujemy. Spadnij, Duchu Święty, jak deszcz na nasze rodziny. Na miejsca, w których żyjemy, pracujemy, mieszkamy. Na nasze parafie. Na tą parafię. Rozpalaj w nas charyzmat ewangelizowania jak święty Jakub. Dar modlitwy serca. Dar pokoju i radości. Męstwa i mądrości. Charyzmat miłości do Twojego Słowa, do Eucharystii, do Maryi. Charyzmat nawracania najbardziej zatwardziałych grzeszników. Rozpal w nas.
rozpal w każdym z nas dar nawracania. Ojcze, abyśmy sami się nawracali, dzięki Tobie i innym pomagali w tym. Duchu Święty, przyjdź. I niech spadnie deszcz. Aszalemy, szala, Maria, lele. Błogosławię. Ala, szaria, ale, szala, laj, malena. Ojcze, Ojcze, obmyj mnie. Duchu Święty, przyjdź. Wołamy, wołamy Cię. Duchu Święty, przyjdź. Maria, szala, Maria. Działaj z mocą na szara lele. Duchu Święty, przemień smutku w czas. Przemień smutku w czas, w radość zbawienia. I niech spadnie deszcz błogosławieństwy. Szala Maria. Ojcze, obmyj mnie. Ojcze, obmyj mnie. Wszyscy! Święty, przyjdź. Duchu 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 Święty, przyjdź. Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź. Panie, rozpal obfite dary, szczególnie też charyzmat tworzenia wspólnot modlitewnych, charyzmatycznych, ewangelizacyjnych, szczególnie pośród młodych i dla młodych. Proszę Cię o ten dar dla nich, dla młodych i dla starszych, aby też tworzyli grupy modlitewne, aby ożywiali swoje parafie przez modlitwę, przez post, przez różne ofiary. Panie, niech ożyją parafie, w których żyjemy, przez grupy modlitewne i wspólnoty ewangelizacji. Przez diakonie muzyczne, diakonie uwielbienia tworzone przez młodych. Panie, rozpal młodych, aby tworzyli nowe wspólnoty młodych dla młodych. Rozpalaj, rozpalaj, ożywiaj. Tutaj obecni i tych, którzy będą odsłuchiwali to spotkanie. I tych, którzy prosili nas o modlitwę młodych, rozpalaj, ożywiaj. Aby odnów nas sakrament bierzmowania. A tych, którzy przygotowują się do tego, aby przygotowali się do przyjęcia Ducha Świętego, jak najlepiej. Duchu Święty, żyj w nas. Dziękujemy Ci za sakrament bierzmowania. Dziękujemy Ci za ten dar umocnienia naszej wiary. Dziękujemy za ten sakrament pasowania nas na wojowników Chrystusowych, na tych, którzy mają walczyć i zwyciężać. Pan Jezus też daje łaskę pracy tym, którzy szukają pracy, którzy cierpią z powodu złej pracy. Jest tutaj małżeństwo, które też prosi o dar mieszkania. Pana Jezusa o to prosi. I Pan pomoże wam znaleźć dobre mieszkanie, które będzie Jego, właśnie darem Jego dla was. Aria sala. Są osoby, które są powołane, aby wspierać kapłanów i siostry zakonne w posłudze ewangelizacji.
Pan te osoby teraz namaszcza, umacnia, aby właśnie nie bały się tej posługi z kapłanami, siostrami zakonnymi dla chwały Bożej. Pan Jezus rozpala i umacnia w powołaniu siostry zakonne. Daje im dar męstwa, dar radości, dar przyciągania ludzi do Chrystusa, szczególnie młodych. Daje im też szczęście z powodu tego, że mogą służyć Jemu. Radość i szczęście. Jest tutaj siostra zakonna, którą Pan uzdrawia z ciężkich bólów, tak, takich głowy i także z bólów, częstych bólów kręgosłupa, szczególnie w okolicy krzyża. I Pan Cię uzdrawia, siostro. Ale by sylachy no, ale falemy, falamy, falamy. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Za chwilę będzie błogosławieństwo. Poproszę mojego współbrata, aby nam pobłogosławił. I zapraszam Was w imieniu całej wspólnoty na kolejne spotkanie. I mam nadzieję, tak jak wspomniałem, że następnym razem uda nam się ogrzać ten Kościół, że będzie cieplejszy, bo no nie może tak być, żebyście przyjeżdżali i po prostu będzie zimno, i bo to po prostu rzeczywiście bardzo przeszkadza i skupić się na modlitwie i tyle godzin trwać. Więc i w nowym roku spotkamy się. Tak, tak. Spotkamy się w przyszłym roku, czyli 2018, drugą sobotę stycznia, czyli 13 stycznia. Zapraszamy Was bardzo, przyjedźcie i właśnie przyjedźcie z innymi osobami, których jeszcze, którzy jeszcze nigdy nie byli na takich spotkaniach, szczególnie młodych, a nawet jak można, to też oczywiście dzieci. A spotkanie właśnie na hali będzie za tydzień, to już jest, jak powiedziałem, lista zamknięta, ale po spotkaniu 17 będzie można zapisywać się na kolejne spotkanie, które będzie 28 stycznia przyszłego roku, w niedzielę również. Proszę, żebyście też takie już zwyczajowe takie ogłoszenia zebrali, wszystkie rzeczy, żeby niczym nie zapomnieć, bo ciągle na każdym spotkaniu zawsze gdzieś tam coś zostaje. A jeszcze zapytam, kto, bo niedawno nie było też takiego małego festiwalu miast, skąd jesteście, więc może zapytam, kto jest z Częstochowy i okolic, niech podniesie rękę. A kto jest, o właśnie, to jest z tamtej strony, a kto jest z tej parafii, niech podniesie rękę, z tej parafii. A, to jednak tamci są nasi, a niektórzy są nawet znani nam. Także tutaj witamy. Cieszymy się, że byliście z nami od początku tego spotkania. A kto jest właśnie z Gdańska, Gdyni, okolic, Wejheru, Wejherowo? O, też tutaj, brawo dla nich, że są, to jest tak daleka. Brawo dla nich. Wiem, że jest grupa ze Szczecinka i okolic. Tam są i tutaj są. Może tak, Kraków i okolice. Tam kilka osób jest też. A może sami powiedzcie głośno, skąd jesteście? Hrubieszów? Hrubieszów tam. A z Tarnobrzegu ktoś jest? Nie ma. A jest, tam jest. Jest. A ze Słowacji ktoś jest może? Ze Słowacji? Jest. Ze Słowacji. To jeszcze powiecie, kto tam jeszcze, skąd jest? Stalowa Wola? Nie wiem, ktoś jest? Stalowa Wola? Tutaj. Rzeszów? Rzeszów, tak? Tutaj z Rzeszowa są. Śmiało jeszcze, nie wiem, kto tam jeszcze jest? Nie wiem, ze Szczyc... Gorzów? Z Gorzowa.
Dobrze. Wrocław? Tam jeszcze na górze kilka osób jest. I skąd jeszcze? Bolesławiec? Jeszcze raz, Bolesławiec? Nie, chyba. Bolesławiec, tak? Dobrze, to nie da się może to nam tym razem tak dokończyć, ale cieszę się, bardzo się cieszymy, że drugi raz jesteście z nami w tej świątyni. Mam nadzieję, że tak jak wspomniałem, będzie następnym razem nas więcej i będzie cieplej. A też chcę, żebyśmy podziękowali całej naszej wspólnocie miłości i miłosierdzi Jezusa, tym, którzy dzisiaj trudzili się, byli z wami od samego rana, wszystkim diakoniom, wszystkim. Brawo dla nich, brawo. I naszym też braciom z nagłośnienia też. I muzycznym, i z diakonii medialnej, i porządkowej, i medycznej, i proroczej, liturgicznej. Ze wszystkich diakonii. Brawo dla nich. Wraz z Ojcem błogosławieństwa. Błogosławieństwo też obejmuje przedmioty kultu, które mamy zakupione dewocjonalnie. Niech Bóg udziela nam wszelkich łask na drogę do domu i też na świadczenie o Nim w naszym codziennym życiu. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Bogu niech będą dzięki.